jest mozaika mojego męża i moja, robiona w latach 60. dla szkoły rzemiosł na ulicy Zajączka. Zgłasza się architekt, który uważa, że ta ściana jest tak nieinteresująca, że trzeba zrobić jakąś dekorację, żeby to było bardziej piękne. Wspólnie z Fundacją Architektury postanowiliśmy zainicjować akcję Ratujemy Mozaiki, ponieważ temat ten jest nam szczególnie bliski. Ceramika Paradyż produkuje płytki ceramiczne, w tym również mozaiki. Akcja ta ma na celu ratowania wspaniałych dekoracji artystycznych, właśnie mozaik na elewacjach budynków warszawskich, ale mamy nadzieję, że nie tylko, ponieważ chcemy tą inicjatywą zainteresować również inne miasta w Polsce. My interesowałyśmy się konserwacją mozaik, zainicjowałyśmy też powstawanie nowych dekoracji plastycznych tworzonych przez współczesnych artystów w przestrzeni miejskiej. No i jednocześnie okazało się, że firma Ceramika Paradyż też ma taki sam cel jak my, żeby właśnie doprowadzić do konserwacji niszczących dzieł sztuki. Udało nam się szczęśliwie spotkać i stworzyć, wydaje mi się, bardzo dobry projekt, który doprowadzi do końcowych świetnych efektów. W Warszawie historia mozaiki jest stosunkowo młoda, tak bym to nazwał. W XX wieku, dopiero w latach 10. pojawiła się mozaika w Soborze na Placu Saskim. Generalnie przed wojną, przed 1939 rokiem mozaiki w Warszawie nie było. Była projektowana do dworca głównego, który spłonął zanim został zbudowany, potem zniszczony przez Niemców, a tak naprawdę o mozaice w tej formie, którą tutaj widzimy dookoła, możemy mówić po roku 1945. I tutaj można powiedzieć, że nastąpiło zjawisko popularyzacji i rozpropagowania idei mozaikowej w Polsce. Warszawa była zniszczona. W Warszawie jest bardzo mało takiej nieoczywistej sztuki, nieoczywistej architektury. Tak jak na przykład mozaiki, które są niszczone na przykład pod ocieplenie budynków. I trakt królewski jest już wyremontowany. Wilanów jest wyremontowany, a mozaiki, posadzki, futryny, mosiężne klamki nie bronią się, są wymieniane, a tego jest bardzo mało. Trzeba o to zadbać. Pracowaliśmy w takim bardzo małym zespole, w sensie, że ja byłem i mój asystent Jakub Laskowski. No i to była taka bardzo ciekawa wędrówka po Warszawie, bo jakby mieliśmy wybrane lokacje, kupiliśmy sobie taki duży plan Warszawy. Pierwszy raz w życiu kupiłem plan Warszawy i naznaczyliśmy sobie na nim punkty, do których mieliśmy jakby, że tak powiem, udać się. Mieliśmy taką mapę, po którejśmy się poruszali ze strzałkami, jakimiś naszymi plotkami. Ja gdzieś mam te wszystkie rzeczy, zachowam sobie to na pamiątkę. No i wędrowaliśmy po tej Warszawie właśnie z jakimś tam dziką ilością sprzętu, wieszeni różnymi torbami, obiektywami, aparatami. No i to była taka troszkę praca detektywistyczna. Mozaika jako element dekoracji plastycznej w przestrzeni publicznej i element dekoracji architektury jest integralną częścią architektury. I bardzo często architektura, budynki, które są użytkowane przez nowych właścicieli, zapominają o tym, że to, co dekoruje tą przestrzeń, dany budynek, jest integralną częścią w bardzo wielu przypadkach powstającą w trakcie projektowania samego budynku. Dostawałyśmy od architekta podkłady architektoniczne rysunki, gdzie to ma być. I tutaj ma być format taki i taki. No i siedziało się, robiło się projekt, pomysł jakiś tam. Potem trzeba było to namalować, potem trzeba było to dać na komisję plastyczną. Musiało być zatwierdzone. Tak. Potem do zleceniodawcy się szło. Zleceniodawca. Najpierw była komisja artystyczna w PSP. Potem był zleceniodawca, który za to płacił, czy jemu się to podobało. No i jak już to architekt oczywiście wtedy też pierwsze skrzypce. Pierwsza rzecz z architektem była rozmowa. Tak, żeby mozaika nie rozwalała architektury, żeby była. Często robiłyśmy wnętrza też, kolorystykę wnętrz, razem z mozaiką czy z malarstwem ścian.
uruchomiliśmy specjalną stronę internetową www.ratujemymozaiki.com, na której wspólnie z panem Pawłem Giergoniem, który udzielił nam wsparcia merytorycznego, oraz z panem Januszem Kaniewskim, kuratorem wystawy, będziemy informować o kolejnych etapach naszej akcji.